Dzień dobry, witam Was po raz kolejny. Chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj kontynuowali ten temat z poprzedniej lekcji o tej poezji, takiej typowo młodopolskiej, czyli bardzo mocno takiej impresjonizującej. Ta impresjonistyczność wiersza, o którym rozmawialiśmy wczoraj, w zasadzie wyszła tak naprawdę na koniec. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj od tego zaczęli, żebyśmy zwrócili uwagę właśnie na to, co jest z takiego żywiołu impresjonistycznego, co może być z takiego żywiołu impresjonistycznego w wierszu. I chciałbym, żebyśmy na koniec tej lekcji dzisiejszej, poświęconej temu właśnie wierszowi, w zasadzie cyklowi wierszy, żebyśmy przeszli do takiego bardzo ważnego, jak sądzę, nurtu estetycznego, ale też światopoglądowego, obejmującego zarówno malarstwo, jak i poezję, ale też po części muzykę, a mianowicie do symbolizmu. I to będzie chyba w zasadzie koniec naszych tegorocznych lekcji, bo to będą ostatnie takie tematy przed wakacjami. Więc no cóż, no tak to jakoś byśmy zakończyli. Chyba w nie najgorszym miejscu, tak mi się wydaje, jeżeli nam się uda rzeczywiście tak to. Jeżeli nam się uda tak to zakończyć, to myślę, że powinno się uda. Tak czy inaczej, dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o cyklu wierszy. O cyklu wierszy, bardzo ważnym cyklu wierszy Jana Kasprowicza. O cyklu wierszy zatytułowanym Krzak dzikiej róży w ciemnych smrecznach. Czy coś o Kasprowiczu warto wiedzieć? No, to zawsze. To jest bardzo ważny pisarz, bardzo ważny poeta. Człowiek, jak sądzę, poetycko spełniony artystycznie i też, powiedzmy sobie, zawodowo. Człowiek, który dokonał niesłychanego takiego awansu społecznego, byśmy dzisiaj powiedzieli. A z drugiej strony człowiek, który w życiu nie był zbyt szczęśliwy. Przynajmniej momentami. Przeszedł jeden taki moment w swoim życiu bardzo mocnego załamania, o którym sobie wspominaliśmy trochę marginalnie. To znaczy wspominaliśmy sobie na tej jednej z poprzedniej lekcji, gdzie mówiliśmy o Przybyszewskim, o etosie artysty w twórczości Stanisława Przybyszewskiego. Tam wam wspominałem, że ten demoniczny Przybyszewski uwiódł żonę Jana Kasprowicza, która odeszła z tym Przybyszewskim, zresztą trochę na swoje nieszczęście. Ale Przybyszewski tutaj jakby no, był takim człowiekiem wyznającym takie, czy nad człowiekiem, takim niczańskim, wyznającym tylko jedno prawo, swoje własne prawo. No a Kasprowicz się straszliwie odchorował i rzeczywiście on bardzo, bardzo długo się zbierał z tego swojego takiego rozwalonego życiorysu. I dopiero rzeczywiście po jakimś czasie tam w jego życiu pojawiła się druga żona, która była sporo młodsza od niego. I ona razem z nim zamieszkała w takiej willi, którą Kasprowicz sobie kupił pod koniec życia. Znaczy już w momencie, kiedy już był człowiekiem, powiedzmy, się był ustawionym. I to była willa pod Zakopanem. Znajduje się między Poroninem a Zakopanem. Administracyjnie nie wiem, czy znajduje się dzisiaj w granicach Zakopanego, czy nie. Prawdopodobnie lepsze, jakoś się nigdy nad tym nie zastanawiałem. Tam jest bardzo ładne muzeum na Kasprowicza, się nazywa Harenda. Na willę na Herendzie. I mówię o tym dlatego, że pani Kasprowiczowa, pani Maria, ona jako, że była, tak jak mówię, wyraźnie młodsza od swojego męża, to ona go też bardzo wyraźnie przeżyła. Jeszcze po II wojnie światowej, kiedy Herenda została oficjalnie zamieniona na Muzeum Jana Kasprowicza,
Pani Maria mieszkała tam u góry, na piętrze, tej widzenia, normalnie swoje mieszkanie. I od czasu do czasu, jak miała taką ochotę i taką przyjemność, to schodziła na dół. Przygodnym, czasami zupełnie wycieczką. Opowiadała o tym domu, opowiadała o willi, wchodziła w rolę przewodnika. No i to była podobna sprawa zupełnie niesamowita, bo to było taka możliwość dotknięcia prawdziwej, żywej młodej Polski, bo ona mówiła jednak nie mówiła o jakimś tam wielkim młodopolskim poecie Janie Kasprowiczu, tylko mówiła o swoim mężu. I mówiła o tym niezwykłym miejscu, bo rzeczywiście Harenda jest jakimś takim miejscem bardzo uroczym. Ja jakoś taki mam straszny sentyment do tej gminy, do tego miejsca. Chociaż urodziłem się już kiedy pani Maria już dołączyła do swojego męża w zaświatach. Więc nie miałem tej możliwości, żeby tą ostatnią taką osobę z młodej Polski, żeby ją spotkać. No ale to tak troszkę na marginesie. Tak czy inaczej, tak jak wam powiedziałem, Kasprowicz w pewnym momencie musiał to swoje życie w zasadzie składać na nowo. Natomiast był człowiekiem, który, jak wam powiedziałem, tak poza tym, chyba rzeczywiście poetycko i tak zawodowo, powiedzmy sobie, był spełniony. Bo on rzeczywiście jest przykładem takiego nieprawdopodobnego awansu społecznego. To był facet, który wywodził się właściwie ze wsi tak naprawdę. Rzeczywiście to był sobie taki chłopiec, który gdzieś tam łaził prawie że boso, taki obsmarkany do szkoły. Nic nie wskazywało na to, że on będzie wielkim wybitnym pisarzem i poetą. No ale tak mu się rzeczywiście życie poskładało, że on gdzieś tam stopniowo z tej swojej wsi przez kolejne szczeble edukacji i przez kolejne jakby takie kręgi też takiego towarzyskiego wtajemniczenia doszedł bardzo wysoko, aż do tytułu profesora Uniwersytetu Lwowskiego i rektora tego uniwersytetu. Więc taka rzeczywiście kariera zupełnie niesłychana, świadcząca o tym, to tak trochę na marginesie, to taki trend, powiedzmy sobie, historyczno-socjologiczny, wskazująca, że rzeczywiście ten koniec XIX wieku to był taki czas niezwykłej nobilitacji polskiej warstwy szlacheckiej. Przepraszam, nie szlacheckiej, tylko chłopskiej. Znaczy inne, nawet nie tyle nobilitacji, co właśnie awansu społecznego. Bo rzeczywiście to takie kariery, jak kariera Kasprowicza, wydaje mi się, że jeszcze 50 lat wcześniej by się absolutnie nie mogło wydarzyć. I rzeczywiście te początki tego awansu społecznego chłopstwa, który został otwarty teoretycznie po tym, jak właściwie w całej dawnej Polsce znikiono pańszczyznę, no były bardzo niefajne, były bardzo nieciekawe, bo to tutaj bardzo różnie to wyglądało. Ale faktem jest, że gdzieś tam rzeczywiście już na przełomie XIX i XX wieku mamy takie faktycznie kariery intelektualne, artystyczne, chłopskie i one wiążą się z młodą Polską. To jest pierwsze pokolenie tak naprawdę albo chłopów, albo takich rzeczywiście mało miasteczkowych plebejuszy, którzy gdzieś tam bardzo mocno dobijają się do literatury. W młodej Polsce to będą przynajmniej trzy takie kariery. Po pierwsze Jana Kasprowicza, o którym sobie dzisiaj rozmawiamy. Po drugie Władysława Orkana, który tak naprawdę nazywał się Franciszek Szmaciarz albo Smreczyński, pochodził z Podgorców, z Poręby. Więc rzeczywiście to jest tak, on był bardzo pisarzem znanym. Przepraszam za to przywieszenie się, ale gdzieś tu otwartego maila jednocześnie i ten mail mnie poinformował o przyjściu dosyć ważnej wiadomości. I dlatego przez chwilę się zawiesiłem. Wracam do Orkana. Orkan był rzeczywiście taką postacią, która w pewnym momencie w młodej Polsce znaczyła dosyć dużo. Dzisiaj jego sława trochę przygasła, tak mi się wydaje, a nawet bardzo przygasła. No, co nie zmienia faktu, że gdzieś tam rzeczywiście, jak pojedziecie do Rapi czy do Nowego Targu,
czy gdzieś tam w okolice, to faktycznie tych upamiętnień Władysława Orkana jest całkiem sporo. Ja nie wiem, znaczy ja w swoim czasie rzeczywiście, jak miałem taką straszną fazę na wszystko, co jest związane z górami, na całą literaturę, która jest związana z górami, to jakoś gdzieś tam wydobyłem z mojej miejskiej biblioteki jakieś kompletnie zawalone kilogramowo warstwą kurzu powieści Orkana, takie słynne, czyli W Roztokach i Komornicy. Wydaje mi się, że to były nie najgorsze powieści generalnie. Znaczy, one próbowały faktycznie portretować taką chłopską biedę górską i robiły to z takim rzeczywiście rozpędem, takim dosyć mocnym. No i przede wszystkim z takiej bardzo autentycznej perspektywy, no bo jednak Orkan wiedział, co pisze, bo on rzeczywiście wyszedł z takiego środowiska. Natomiast trochę rzeczywiście, pewnie jakbym dzisiaj je przeczytał, to zauważyłbym wszystkie jakieś takie dziwne historie, które tam się wydarzają w tej prozie, jakieś takie młodopolskie mielizny, jakieś takie kiczowate gablistwo. Ale wtedy pamiętam, że to zupełnie dobrze się to czytało. No i oczywiście trzeci taki bardzo słynny przykład takiej kariery artystycznej związanej z tym takim awansem z chłopstwa na salony literackie, to jest Władysław Stanisław Reymont, który znowu też nie nazywał się Reymont przez Y, jakoś tak arystokratycznie to brzmi, tylko nazywał się Staszek Reymont. Przez J normalnie pisane. I pochodził z takiego oczywiście też środowiska wiejsko-małomiasteczkowego. I zaczynał od tego, że gdzieś tam łaził do jakiejś szkółki, z której go bez przerwy wywalano. I on w zasadzie nie miał żadnej konkretnej edukacji. A kończył jako literacki laureat Literackiej Nagrody Nobla, więc jest to też taka zupełnie odśniewająca kariera. No dobra, wracam do Kasprowicza. I teraz w Kasprowiczu fascynująca jest wielokształtność jego twórczości. To, że ta twórczość jest taka wielowymiarowa. I że Kasprowicz, tak samo jak miał takie burzliwe i ruchliwe życie, tak samo burzliwa i ruchliwa była jego twórczość, bo on zaczynał rzeczywiście jako autor wierszy, o których można by było powiedzieć, że są wierszami naturalistycznymi. Jeżeli pamiętacie to, co mówiliśmy o naturalizmie przy okazji Gustawa Flauberta, no to myślę, że trudno sobie w ogóle wyobrazić poezję naturalistyczną. Natomiast faktem jest, że ten taki cykl sonetów, który napisał Kasprowicz, zatytułowany Z chałupy, to jest taki cykl sonetów, który faktycznie bardzo mocno próbuje w poezji dać taki naturalistyczny, biologiczny, taki bardzo mocny obraz życia chłopskiego. Znowuż coś, co Kasprowicz znał bardzo dobrze z autopsji. Później mamy takiego Kasprowicza symbolistyczno-impresjonistycznego, o nim sobie będziemy mówić za chwilę. Potem mamy Kasprowicza ekspresjonistę, i to też będziemy sobie mówić osobno, to jest jakby taki trzeci Kasprowicz. A czwarty Kasprowicz to jest taki Kasprowicz franciszkański. To są ostatnie książki Kasprowicza, które pisane są w bardzo takim zdystansowanym wobec świata, pogodnym, pełnym takiego franciszkańskiego pogodzenia ze światem. W takim tonie bardzo proste wiersze jak na Kasprowicza, tak świadomie takie uproszczone, sprowadzone do takiego banalnego tetrastyku. I to są takie książki, są tacy, którzy twierdzą, że to w ogóle są najlepsze rzeczy, które Kasprowicz napisał. Ale to już jest jakby taka zupełnie inna historia. Być może w przyszłym roku, jak nam wystarczy czasu, to spróbujemy tego takiego najpóźniejszego Kasprowicza też odwąchać sobie na lekcji. Bo to takie wiersze są... Które warto, jak mi się wydaje, no dobra, to co? To spróbuję sobie przeczytać te wiersze, które mamy, te cztery wiersze Kasprowicza, które zaleciłem wam do przeczytania. Krzak dzikiej róży w ciemnych smryczynach. W
Ciemnosmreczyńskich skał z waliska, gdzie pawiokie drzemią stawy, krzak dzikiej róży pąsły i krwawy, na plamy szarych złomów ciska. U stóp mu bujne rosną trawy. Bokiem się piętrzy turnia śliska, kosodrzewiny wężowiska poobrzywały głaźne ławy. Samotny, senny, zadumany, skronił do zimnej kuli ściany, jakby się lękał tchnienia burzy. Ciszę, o liście wiatr nie trąca, a tylko limba próchniejąca spoczywa obok krzaku rów. Słońce w niebieskim lśni prysztale, światłością stały się granity. Ciemnosmreczyński las spowity w bladobłękitne wierne fale. Szumna siklawa mknie po skale, paz rozwijając srebrnolity, a przez mgły idą, przez błękity, jakby wzdychanie, jakby żal. W skrytych załomach, w cichym schronie między graniami w słońcu płonie zatopem w szum krzak dzikiej róży. Do ścian się tuli, jakby we śnie, a obok limbę toczą pleśnie. Limbę zwaloną tchnieniem burzy. Lęk, wzdychania, rozżalenia, przenikające nieświadomy bezmiar powietrza. Hen na złomy, na blaski turnic, na ich cienia, stado się koźdź rozprzestrzenia. Nadziemskich lotów ptak łakomy rozwija skrzydeł swych ogromy, świstak gdzieś świszcze spod kamienia. A między zielska i wykroty, jak lęk, jak żal, jak dech tęsknoty, wtulił się krzak tej dzikiej róży. Przy nim ofiara, ach, zamieci, czerwonym próchnem nimba świeci, na wznak rzucona świstem burzy. O rozżalenia, o wzdychania, o tajemnicze, dziwne lęki. Ziół zapachniały świeże pęki od niw liptowskich, odkrywania. W dali echowe słychać granie, jakby nie z tego świata dźwięki płynął po rosie, co hal miękki aksamit wilgnął bielosłami. Seledyn stroją się niebiosy, wilgotna biel wieczornej rosy błyszczy na kwieciu dzikiej róży, a cichy powiew krople strąca na limbę, co tam próchniejąca leży, zwalona w jeden burzy. No dobrze. Słuchajcie, tak. Cztery wiersze, które trzeba koniecznie odczytywać jako całość. Są różne wersje podręcznikowe. Są takie wersje podręcznikowe, które proponują dwa wiersze z tych czterech. I to jest ok, to jest w porządku. Są takie podręczniki, które proponują całość, czyli wszystkie cztery wiersze. I to też jest ok, to też jest w porządku. Znaczy, są też takie podręczniki, które proponują jeden, i to jest do chrzanu. Znaczy, to w ogóle się mija z celem. Dlatego, że nie widać tego efektu, o który tutaj chodzi. Co mamy w tych wierszach? No, w tych wierszach oczywiście mamy po raz kolejny tak. Znowuż bardzo konkretne miejsce. Zwróćcie uwagę, że zarówno u Tetmajera, wierszy, który czytaliśmy na poprzedniej lekcji, jak i tutaj, u Kasprowicza, mamy bardzo wyraźne doprecyzowanie miejsca. U Kasprowicza to był czarny staw gąsienicowy i jeszcze była bardzo wyraźnie dookreślona pora, że to musi być noc. I jeszcze do tego wszystkiego podkreślona była aura, że to musi być mgła. Więc bardzo precyzyjnie umiejscowiony wiersz pejzażowy. U Kasprowicza jest podobny, bo u Kasprowicza też jest bardzo wyraźnie powiedziane, że to chodzi o krzak dzikiej róży, czyli jakiś kompletny detal, ale nie każdy krzak dzikiej róży. Jeden konkretny krzak dzikiej róży. Ten, który znajduje się w Dolinie Ciemnosmreczyńskiej.
To jest taka dolina, która jest w Tatrach, gdzieś po słowackiej stronie. Z tego co pamiętam, tam od strony Świnicy, w drugą stronę, tam gdzieś jest Dolina Ciemnosmoczyńska, ale może się mylę. Natomiast to wtedy oczywiście ta granica nie miała żadnego znaczenia, bo to było jedno państwo. Więc rzeczywiście zwróćcie uwagę, znowu bardzo konkretne miejsce. Na pierwszy rzut oka ówka Sprowicza nie ma konkretnej pory, dnia, godziny itd., itd., ale on tego nie potrzebuje. Dlatego, że cała zabawa z tymi wierszami polega na tym, że my obserwujemy przez cały czas dokładnie to samo miejsce. Ta tosamość miejsca, przepraszam, takie dziwne słowo, tosamość, czy to, że to jest dokładnie to samo miejsce, jest podkreślone przez konstrukcję tych wierszy, bo zwróćcie uwagę, że zawsze krzak dzikiej róży pojawia się w trzeciej strofie każdego wiersza, limba pojawia się w czwartej strofie. I to one są do siebie bardzo podobne. Zwróćcie uwagę, że bardzo często tam się pojawia przy limbie na przykład słowo burza, że ono jest zwalone przez burzę. I ta burza się pojawia jako ostatnie słowo tam w tych wierszach. Więc rzeczywiście to jest bardzo konkretne miejsce, ale pora jest różna. Bo jak przeczytamy strofy wprowadzające do każdego z tych wierszy, pierwszą i drugą, do każdego z tych czterech sonetów, a wiemy, że w zgodzie z konwencją pisania sonetów pierwsze dwie strofy powinny być opisowe, więc one są tutaj opisowe, to zwrócimy uwagę, że mamy tutaj jaką zmianę? Zmianę pory dnia. Idziemy od poranka przez południe, przez takie rozprażone, prawie że przedburzowe przedpołudnie, aż do takiego kojącego wieczoru. Mamy cztery pory dnia, które są tutaj rzeczywiście przedstawione w tym wierszu. Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś wątpliwości, że bardzo ważnym źródłem inspiracji dla Kasprowicza, kiedy pisał te wiersze, był impresjonizm, to chyba nie ma wątpliwości, że tutaj właśnie to mamy. Bo impresjonizm, proszę Państwa, znaczy inaczej powiem, że w impresjonizmie taki tryb był bardzo często wykonywany. Bierze się jedno jakieś miejsce, jeden jakiś kawałek pejzażu i maluje się go o różnych porach dnia. Ten słynny cykl obrazów przedstawiający portal katedry w Rouen, który malował Monet, to jest taki najbardziej manifestacyjny przykład tego zabiegu, tak? To samo miejsce, ale nie to samo miejsce. Bo przypominam, że impresjoniści bardzo mocno twierdzili, czy takie było zaplecze impresjonizmu, że prawda o rzeczywistości, o miejscu, o przestrzeni nie jest czymś raz na zawsze danym, stałym i niepowątpliwanym. Ona zależy od chwili, ona zależy od momentu. Dlatego się mówi metaforycznie, że impresjoniści próbowali malować czas. I tak naprawdę wiersze Kasprowicza, te cztery, w których znajduje się jeden taki bardzo mocny kawałek, jeden taki bardzo, bardzo mocny fragment statyczny, tak naprawdę są wierszami, które mówią o upływie czasu. One mówią o upływie czasu. Dodatkowo jeszcze bardzo impresjonistyczne jest, tak jak mówię, to, że to jest bardzo konkretne miejsce, że to jest bardzo konkretny fragment pejzażu. Ten konkretny. I im bardziej on jest konkretny i detaliczny, tym bardziej powinno nam się rzucać w oczy, jak strasznie on jest zmienny w zależności od tego, jaka jest pora dnia, jaka jest pogoda, czy słoneczko, czy nie słoneczko itd., itd., itd. To jest tutaj świetnie naprawdę widoczne w tym wierszu i to jest kapitalnie tutaj zrobione. Proszę pamiętać, że w ogóle impresjoniści, nam się tak wydaje, że malarze to od zawsze po prostu. Mamy taki obraz takiego szaleńca, prawda, w kapeluszu, który gdzieś tam stoi na jakimś zboczu góry i coś tam maluje, prawda, jakiś pejzaż czy coś. To nie jest prawda, że to zawsze tak było, nie. To tak naprawdę dzięki impresjonistom zaczęła się ta moda na faktycznie malarstwo pejzażowe, takie zdejmowane z natury. Oni nie robili szkiców, tylko od razu ustawiali się w miejscu, brali farby i tymi swoimi paćkami gdzieś tam, prawda, nanosili to, co widzieli, jak najszybciej, żeby uchwycić ten moment. Podobno
To wiem od jednej klasy architektonicznej, ja się na tym nie znam. Podobno impresjonistom zawdzięczamy specjalne konstrukcje szkoły malarskiej. Takie podróżne, które można gdzieś tam było wziąć, złożyć, zwinąć kawałek płótna, zabrać wszystkie farby, zapakować to po pierońsko ciężką torbę. No i zanieść ją postawić i to wszystko można było malować. Więc no, taka skądinąd zabawna historia. I teraz to jest jakby jedna rzecz. Znaczy, to już nam wskazuje bardzo mocno na impresjonistyczność tego wierszu. A druga rzecz, która by nam wskazywała na impresjonistyczność tego wiersza. W przypadku Tettmayera, w przypadku Melodii Migieli Nocnych, to była ta muzyczność. Ja wam o tym mówiłem, tak? Że to jest wiersz, który jest taki bardzo melodyjny. To jest wiersz, który tak bardzo płynny, ma taki właśnie charakterystyczny, taki zaśpiewny charakter. I w tym Tettmayer był naprawdę dobry. Kasprowicz chyba za dobrze się w tym nie czuł, albo może bym powiedział inaczej. Kasprowicz miał inne wyczucie muzyki. On, o ile jakbyśmy chcieli stosować jakieś porównania muzyczne, to powiedzielibyśmy, że Tettmayer był taki, nie wiem, jazzowo-ambientowy, tak? Że on właśnie lubił takie tego typu klimaty. Natomiast no, Kasprowicz to był heavy metalowiec, to był industrial metal i to były naprawdę takie bardzo mocne zgrzytanie. Dlatego najbardziej chyba spektakularne wyniki osiągnął w swoich wierszach ekspresjonistycznych. Bo tam rzeczywiście ma się wrażenie, że rytm tych wierszy to jest jeżdżenie styropianem po szybie. Że to jest naprawdę taki zgrzyt. I to takie ma być. To nie jest tak, że jemu coś nie wyszło, tylko po prostu to ma być takie. No więc tutaj raczej w tych wierszach bym tej muzyczności nie szukał. One są ładnie skomponowane, one ładnie płyną. Ale tak naprawdę zwróćcie uwagę przede wszystkim na fenomenalną zabawę światłem, fenomenalną zabawę kolorem, fenomenalną zabawę barwą, która jest w tych wierszach. I jeżeli ktoś by szukał jakiegoś poetyckiego odpowiednika impresjonistycznej techniki malowania, no to proszę bardzo. Pierwsza strofa pierwszego wiersza. Są ciemno-smoleczyńskich skał zwaliska, tak? Ciemno-smoleczyńskich skał zwaliska. Zwróćcie uwagę na konstrukcję tego zdania. Jest kierunek. To jest zwaliska tych ciemno-smoleczyńskich skał, gdzie pawiookie drzemią stawy. Impresjoniści, poetycy uwielbiają takie kolorki niebookreślone. Pawiookie. Takie zmienne, żeby to gdzieś tam sobie pląsało. Pawiookie dlatego, że wiecie, jest staw, widzimy, kolejny odbija się las, odbija się gdzieś tam kawałek hali, odbija się jakaś turnia, no i robi się taki efekt w tej rozpaćkanej wodzie takiego pawiego oka, tak? Czy tak końcówki tego pawiego ogonu. Krzak dzikiej róży, po raz pierwszy pojawia się bardzo konkretny kolor, pąs swój krwawy, nie dość, że pąs to jeszcze krwawy, na plamy szarych złomów ciska. Ja od razu widzę jakiegoś malarza impresjonistę, który zasuwa gdzieś tam, prawda, z pędzla i który gdzieś tam wypaćka już takie szare, szaro-zielone, nie wiadomo co i robi, prawda, ten krzak dzikiej róży, bierze ten pędzel i robi pach i przywala takim mocnym, czerwonym kolorem jakieś jagódki tego owocu. No więc mamy niewątpliwie wiersz impresjonistyczny. Ale, proszę Państwa, tutaj powoli zbliżam się do końca tej lekcji, której już tak przeciągnąłem. Ale tak naprawdę warto zwrócić uwagę, że to jest wiersz, który również proponuje nam pewien smak. To jest wiersz, który również jest czytany w perspektywie symbolistycznej. A mianowicie rzeczywiście jest coś takiego, że ta limba i ten krzak dzikiej róży, one pojawiają się tutaj zbyt uporczywie i są zbyt wyraźnie nacechowane pewnymi określonymi znaczeniami, żeby to miał być przypadek. Ale o tym będziemy już sobie mówić na następnej lekcji. Bardzo Wam dziękuję.